Dzień dobry, witam na kolejnym temacie. Temat dzisiejszy to czasy Kazimierza Wielkiego. Także zapraszam. Poprzednio mówiliśmy sobie o zakończeniu rozbicia dzielnicowego, o przejęciu władzy przez Łokietka i o tym, że Łokietek jednak prowadził kilka wojen, między innymi z Krzyżakami oraz Czechami. Więc Kazimierz Wielki, jak obejmuje tron w roku 1333, no ma niestety nieciekawą sytuację. Sytuację tą trzeba było w jakiś sposób rozwiązać, w związku z tym, że jakby jego bronią w tym wszystkim będzie poniekąd dyplomacja, to dyplomatycznie, czyli pokojowo, będzie starał się rozwiązać te konflikty, które zostały rozpoczęte przez jego ojca, czyli przez Łokietka. Sprawę z Czechami rozwiązał dosyć szybko, bo już w roku 1335 na takim zjeździe w miejscowości Wyszehrad na terenie Węgier zapłacił bardzo dużą ilość pieniędzy, ponad 1 000 000 groszy praskich, za to, żeby ówczesny król Jan Luksemburski zrezygnował ze starań o koronę polską. Później, jeszcze w roku 1348, podpisze z Czechami już taki na stałe, właściwie można powiedzieć, pokój w namysłowie i wtedy będziemy mogli mówić o spokoju na granicy południowej. Z Krzyżakami toczył również spory sądowe, natomiast skończyło się tym, że podpisano z nimi pokój wieczysty, czyli taki, który ma trwać na wieki, a trwać będzie tylko 60 lat, ale ten pokój podpisano w roku 1343 w miejscowości Kalisz. Więc na moc tego pokoju odzyskujemy Kujawy, ziemię dobrzyńską, a Pomorze oddaje on Krzyżakom łaskawie w postaci jałmużny, takiego daru na wieczyste użytkowanie. Więc to było dosyć istotne dla Kazimierza, żeby ten spór z Krzyżakami szybko zakończyć, ponieważ powolutku zaczął się interesować innym terenem, terenem, który widzimy teraz na mapie i tym terenem jest tak zwana Ruś Halicka. Ta Ruś Halicka jest niezwykle istotna, ponieważ wcześniej zwierzchnictwo nad tym terenem mieli Mongołowie, ale tamtejszy książę umiera w roku 1340 i Kazimierz postanowił się tym terenem zainteresować. Można powiedzieć, że zrobił to bardzo skutecznie, ponieważ Ruś Halicka została przez niego całkowicie podporządkowana, zajęta, ale że terenem tym zainteresowana była też Litwa, doszło do takiego sporu między Polską a Litwą i, co jest ważne, Mazowsze, które widzimy na mapie, poczuło zagrożenie od strony litewskiej, a Mazowsze jest poza naszymi granicami, więc postanowił tamtejszy książę, jeszcze Piastowski, Siemowit III, złożyć hołd lenny Kazimierzowi i właściwie oddać się pod władanie samego Kazimierza. I tym samym te Mazowsze w przyszłości będzie łatwiejsze do podporządkowania przez samego naszego króla, czyli Kazimierza Wielkiego. Ono za niedługo wejdzie w nasze granice na stałe. Kazimierz Wielki przeprowadził w Polsce wiele reform, wybudował ogromną ilość zamków, o czym za chwilkę jeszcze sobie będziemy mówili. Natomiast co jest istotne, ujednolicił też prawo. To będzie ta jedna z pierwszych reform, o których sobie powiemy. To prawo będzie wydane osobno dla Wielkopolski, dla Małopolski, ale no niestety nie udało się tego ujednolicić jakby w całym terytorium polskim, ale stworzył takie podstawy pod przyszłe kodyfikowanie, czyli spisywanie tego prawa. Kolejną rzeczą, którą ujednolicił, będzie sposób wydobycia soli, czyli żub solnych z Wieliczki oraz Bochni. I to jest bardzo istotne, ponieważ pieniądze, które będą szły z tych właśnie dwóch kopalni, będą dawały naprawdę dosyć duże pieniądze, zastrzyk takiej, powiedzmy, że gotówki do naszego skarbca, a było to niezbędne, żeby wybudować zamki. A właśnie o tych zamkach będziemy sobie teraz mówili. Wybudował on szereg zamków na granicy z Czechami. Są to zamki, które przechodzą do historii pod nazwą Orle Gniazda. Jest teraz szlak Orli Gniazd, które możemy sobie zwiedzać. Zresztą najbliżej nas mamy Będzin, mamy też Ogrodzieniec, mamy przecież Siewierz. Te zamki bardzo blisko nas, aż po Częstochowę, tam taki Olsztyn jest, którym właściwie można się pochwalić, poszczycić i to jest takim bardzo ważnym elementem dla samego Kazimierza. Przecież jest takie powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, czyli że no, był bardzo dobrze zarządzającym władcą. A co takiego poza tymi zamkami było dobrego w jego wykonaniu? No przede wszystkim to, że lokował wsie i miasta. Mówi się, że wsi lokował ponad 1000, miast ponad 100, a te miasta, które już wcześniej istniały, otrzymały nowe mury miejskie, które jakby broniły dostępu do samego miasta i miasta wszystkie, te nowe i te starsze, otrzymały tak zwane prawo składu. Prawo składu, którym kupiec przejeżdżający przez dane miasto miał obowiązek włożyć swoje towary. To wiązało się z rozwojem miast, ponieważ mieszkańcy poznawali jakby nowe
towary, które taki kupiec mógł zaoferować. A mało tego, ten kupiec, który przejeżdżał przez trakty handlowe, przez drogi, przez mosty, które były własnością samego króla, musiał opłacać myto, czyli specjalną opłatę, podatek, który również płynął do naszej takiej, powiedzmy, państwowej kasy. Kazimierz Wielki wiedział, że uniwersytety, które są na zachodzie Europy, są dosyć drogie, więc ciężko byłoby utrzymać właściwie taki uniwersytet w Polsce, ale z drugiej strony wiedział też, że pieniądze, które będą szły od żaków, czyli od studentów, będą mogły taki uniwersytet przez dłuższy czas oczywiście utrzymywać, opłacać. No jak się okazuje, pierwszą taką na naszych ziemiach akademią, uniwersytetem będzie Akademia Krakowska, która będzie utworzona w roku 1364. Jest to bardzo ważne, ponieważ wykładano na niej takie nauki wyzwolone, ale też medycynę, prawo, więc mieliśmy naprawdę czym się pochwalić. W tej części Europy byliśmy jednym z pierwszych uniwersytetów. Parę lat wcześniej założono podobny na terytorium Pragi, czyli w Czechach. Tak jeszcze w formie ciekawostki, ja przypominam, że nauka w średniowieczu była skierowana tylko dla chłopców. Dziewczęta nie mogły brać udziału w procesie kształcenia. No a poza jednym wyjątkiem, jest taka legenda o takiej Nawojce, taka, to jest takie imię, Nawojka. I ta dziewczyna pod, powiedzmy, zmienionym imieniem, pod imieniem Jakub, pod przebraniem za chłopca, miała uczęszczać na ten uniwersytet przez 3 lata, natomiast sprawa wyszła na jaw, że jest to jednak dziewczyna, kobieta i postanowiono ją ukarać, ale na szczęście dla niej miała idealne, doskonałe wyniki w nauce, a nauczyciele, którzy tam uczyli, czyli wykładowcy, no, wzięli jej stronę i okazało się, że uniknęła kary, ale podobno finalnie samej nauki niestety, ale nie skończyła. Więc jak widzimy, czasy wcale takie przyjemne nie były. Teraz idziemy sobie do ostatniej części, czyli do zjazdu monarchów w Krakowie, a inaczej nazywanego ucztą u Wierzynka. Mikołaj Wierzynek był takim krakowskim kupcem, mieszczaninem, dosyć bogatym i on tutaj jest za organizację całej tej imprezy odpowiedzialny. Ale dlaczego ona w ogóle miała miejsce w Krakowie i po co ona się w ogóle wydarzyła? Prawdopodobnie Kazimierz chciał po prostu pokazać Europie, że mamy uniwersytet, że powstał w innej części Europy również dobra uczelnia, która może kształcić podobnie dobrych, jak nie bardzo dobrych w przyszłości absolwentów. Więc co jest ważne, na takich uniwersytetach wykładano w języku łacińskim, więc tutaj nie było problemem to, że jest to na ziemiach polskich, czy we Francji, czy w Anglii i tak dalej. Wszędzie językiem wykładowym był po prostu język łaciński. Co jest ważne jeszcze, na tą ucztę u Wierzynka zjechali właściwie władcy z całej Europy. Był cesarz Karol IV, był król węgierski Ludwik Andegaweński. My do niego sobie wrócimy na lekcji następnej. Ale był też na przykład król Cypru, Piotr I, był książę portugalski, więc wszyscy chcieli przyjechać, zobaczyć jak to wygląda w innej części Europy. A Kazimierz to idealnie wykorzystał, ponieważ ten uniwersytet rzeczywiście będzie dosyć dobrze zareklamowany, będzie znany, a jakby ranga samego Kazimierza jeszcze poszła wzwyż. Więc sam marketing średniowieczny, jak widzimy, udał się w 100% i uczta u Wierzynka miała, według Jana Długosza, według źródeł, trwać kilkanaście dni, w rzeczywistości pewnie trwała kilka, natomiast darami, jakimi się tam wymieniono, również Jan Długosz opisywał, że były bardzo, bardzo bogate. Jak było w rzeczywistości, tego niestety nie wiemy. Także za dzisiaj dziękuję, no i pozdrawiam serdecznie, zapraszając na kolejny temat. Do widzenia.